Piasek zamieszkał z ukochanym na wsi. Opowiedział, jak traktują ich sąsiedzi. Aż trudno uwierzyć. Andrzej Piaseczny zaskoczył tylko część swoich fanów, kiedy wyszedł z szafy. Przyznał wtedy, że od lat jest w związku z ukochanym mężczyzną. Zakochani podjęli ryzykowną decyzję, przeprowadzili się na wieś w okolice o dość konserwatywnej opinii. Teraz muzyk wyznał z pełną szczerością, jak on oraz jego partner są traktowani przez sąsiadów. Andrzej Piaseczny, coming out, partner, związki. O przynależności Piaska do społeczności LGBTQ+, szeptano w kuluarach od dawna. Na szczęście jednak decyzję o coming out'cie mógł podjąć samodzielnie, w momencie, kiedy był na to gotowy. W maju 2021 roku, przy okazji premiery płyty 50-50, w wywiadzie dla Radia Z przyznał, że piosenka Miłość, której tekst nawiązuje do relacji między dwoma mężczyznami, jest o nim. Pisze o jakichś swoich sprawach. To jest bardzo proste. Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem, usłyszeliśmy wtedy. Wtedy też po raz pierwszy usłyszeliśmy o jego ukochanym. Teraz, z perspektywy czasu, nawet inne gwiazdy oceniają, co stało się z karierą Piasecznego po coming out'cie. A jak wygląda jego życie prywatne? Szczegóły poniżej. Gdzie mieszka Andrzej Piaseczny? Wielkie zmiany w życiu. Jakiś czas temu przeprowadzaliśmy wywiad z Mariuszem Kozakiem. W rozmowie ze Światem Gwiazd opowiadał, jak zbawienny wpływ na mentalność społeczeństwa ma fakt, że niektóre uwielbiane przez wszystkich gwiazdy wychodzą z szafy. Coming out może wiele zmienić w życiu. Mamy przykład Andrzeja Piasecznego, który jak się wyutował, to nic się u niego nie zmieniło, cały czas ma koncerty, fanów, fanki. Choć myślę, że coś jednak się zmieniło, na pewno kamień mu spadł mu serca, rozkręcił się, dostał wiatr w żagle. A jego fani to zaakceptowali, powiedział nam Kozak. Fani Piaska zaakceptowali jego tożsamość. Ale co z ludźmi, których codziennie mija na ulicy? Muzyk zamieszkał daleko od wielkich miast i wraz z ukochanym wiodą życie w niewielkiej wsi pod Kielcami. Z czym musi się mierzyć? Szczegóły poniżej. Andrzej Piaseczny o swoim związku z partnerem. Piaseczny zamieszkał w niewielkiej wsi u podnóża Gór Świętokrzyskich. Czasem w jego mediach społecznościowych można zobaczyć jego uroczy, różowy domek lub zielony ogród, w którym uwielbia pracować. Okolica jest piękna, ale co z ludźmi? O wszystkim opowiedział w wywiadzie dla magazynu Wprost. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji, wyznał z uśmiechem muzyk. Jesteście zaskoczeni?